Minęła kolejny dzień. Plecak już spakowany, wszystko ogarnięte. Ruszam. Gdzie dzisiaj jadę? Tego jeszcze dokładnie nie wiem. Muszę wrócić na chwilę do Islamabadu. Muszę ogarnąć drona. Dodatkowo mam tam dzisiaj jakieś wywiady, także też fajnie. No i prawdopodobnie przez dzień pojadę gdzieś do któregoś miasta w okolicach Islamabadu. Jeszcze nie wiem którego. Chcę się zapytać w hostelu Kalasza, chłopaka, który tam ogarnia wszystko, którego mogliście już widzieć na moich vlogach. On mi na pewno coś fajnego wymyśli, a tak jak mówiłem, jutro ruszam w stronę Karakorum Highway, czyli drogę z Pakistanu do Chin, która prowadzi przez piękne góry. No i tam ta przygoda będzie trwała jakieś po 2 tygodni mniej więcej. Później na sam koniec zaplanowałem jeszcze polecieć do Karachi, ale jak to wszystko będzie, nie wiem. Dobra, zapraszam na ten odcinek. Przerwa na trzcinę cukrową. Patrzcie, jak jestem brudny. To jest masakra, muszę kupić tu maskę, bo jak ja to samo wdycham, co mam na ubraniach, to jest jakaś masakra. 30 kg zostało do Islamabadu, do hostelu, gdzie sobie, tam gdzie byłem wcześniej. Rzucę torbę i chyba jadę na takie jezioro, takie duże, nie wiem ile jest, 50 km od Islamabadu jakoś tak. Zobaczę, a jak nie, to zapytam się w hostelu, co mi polecą, żeby zobaczyć, bo i tak tam muszę dzisiaj zostać na noc. Nie mam wyjścia, muszę ogarnąć drona i dopiero jutro ruszam dalej, no bo bez drona całkowicie bez sensu. Za ładne widoki mnie czekają, żeby nie mieć drona. Dojechałem do Islamabadu, jestem znowu tutaj w Backpackers Hostel. Zarobiście było, to przyjechałem znowu. Właśnie miałem jechać nad jeziorko tutaj obok Islamabadu, czy nawet ono jest w Islamabadzie, nie wiem. Ale niedaleko stąd, chyba 20 km. Patrz. Pogoda taka, że chyba niestety mi to nie wypali. Myślę, że wyjście z domu jest głupim pomysłem. Czekajcie. A nie chcę radę do centrum handlowego. Cokolwiek porobić, żeby nie siedzieć w domu. A tam zawsze jakaś kawka, coś się zje. Muszę kupić drona. To mnie boli najbardziej, przyznam szczerze. Niestety pogoda dzisiaj nie dopisuje kręcenia vlogów. No i muszę wam powiedzieć, co się stało. Pojechałem do sklepu DJI, jest tylko jeden tutaj. Kupić drona. Ale mi powiedzieli cenę. Zauważyli po mojej imieniu, że nie bardzo mi pasuje. No ale wiadomo, ja wiem, że to jest drogie. Ale kurde, no tak mi było szkoda, że masakra. I pan zaproponował mi herbatę. Ja mówię, a w sumie mi się nie śpieszy, z chęcią się napiję z nimi tej herbaty. No i tak siedzimy, pijemy herbatkę, a on tak zaczął kombinować, mówi, a może ci załatwię, że bo to był przedstawiciel handlowy, a i tam był też właściciel. Mówi, ja z nim zagadam, żeby ci wypożyczył jakiegoś drona. Ja mówię, to dawaj. I on go pyta raz, ale ten się nie zgodził. Drugi raz, też się nie zgodził. Ja mówię, dobra, namawiaj go. I za trzecim razem tamten się zgodził. Jaka cena? Cena jest 15 tysięcy. Czekajcie, muszę policzyć, ile to jest. 15. Coś koło 350 zł. Jakoś mniej więcej tak. Za 2 tygodnie wypożyczenie drona. I chciałbym wam tylko powiedzieć, jaka jest puenta tego wszystkiego. Aha, tak w ogóle tutaj mam jeszcze skopiowany paszport i wizę, bo jak jedziecie w podróż na motorze w góry, trzeba mieć. Pamiętajcie, bo policja zatrzymuje was na punktach kontrolnych i trzeba im zostawiać swój paszport i wizę. To po prostu ze względów bezpieczeństwa, że oni po prostu będą wiedzieli, że wyjechaliście tą drogą, że się tam przemieszczali. No tak po prostu tutaj są takie zasady, także pamiętajcie, jak będziecie podróżować. Ale koniec końców, chciałem wam powiedzieć, że jeżeli bym tam nie został i się nie zgodził na tą herbatkę, nie załatwiłbym nic. Także tutaj po prostu napicie się z nimi herbaty, to jest okazanie takiego szacunku i oni przede wszystkim, ich zwrot grzecznościowy to jest, żeby zaproponować wam herbatę, żeście się napili. I jak się na to zgodzicie, widzicie, później można coś wymyślić, także naprawdę jak tutaj będziecie podróżować, pamiętajcie, ktoś wam proponuje herbatę i macie chwilę tego czasu, wiadomo, jak nie macie, no to trudno, ale jak macie, napijcie się i naprawdę jest wtedy bardzo miło. Znalazłem salkę treningową, porozmawiałem już z trenerem tutaj. Jest od Muay Thai. Jest teraz trening jiu-jitsu też. Zarąbiście. Jutro jestem. Świat sztuk walki jednoczy.
porozmawiałem z właścicielem tego o treningu, bo powiedziałem mu, że ja podróżuję, że trenuję, że jestem zawodnikiem i powiedział, że przyjdę to na trening za darmo, bo jestem ich gościem. Uwielbiam Pakistan, serio. Pogoda dzisiaj znowu nie rozpieszcza. Tak leje deszcz, że masakra. Znowu plany, które miałem na dzisiaj, niestety legły w gruzach. Dobra, jeszcze w tym odcinku muszę wam odpowiedzieć na parę pytań. Wybaczcie, że taki zamulony troszkę, ale musiałem go wrzucić ze względu na to, że serdecznie was zapraszam na live'a dzisiaj wieczorem o 19, trochę porozmawiamy na tematy właśnie Pakistanu, na to jak tutaj jest. No i na dalsze plany mojej podróży, także wbijajcie wieczorem. To oczywiście się tyczy środy wieczorem, jak ktoś ogląda w ten sam dzień, no to wie, że być wieczorem. Jak ktoś ogląda już później, w inny dzień niż środa, to już jest nieaktualne. To już live był. Wiecie co, za czas dostaję pytania. I to takie troszkę, nie wiem, moim zdaniem troszkę dziwne pytania. Czy ja się nie boję tutaj być? Dlaczego ja się mam bać? Chyba jak ktoś śledzi na bieżąco moje vlogi. Koszulkę na odwrót założyłem. Nawet nie widziałem, czekajcie, zmienię. Dobra, gotowe. Zakładałem, jak było ciemno w pokoju. Nawet nie zauważyłem. No to tak. Moim zdaniem, znaczy to jest moje odczucie. Wiadomo, ktoś może przyjechać, coś się może akurat wydarzyć. Ja odkąd tutaj jestem, ja naprawdę się tutaj świetnie czuję. W ogóle teraz jestem w Islamabadzie. Islamabad to jest tak nowoczesne miasto, że wielu z was by się bardzo, ale to bardzo zdziwiło, jak tutaj wygląda w ogóle. Centra handlowe to są naprawdę jak... W jednym centrum byłem, to się czułem, jakbym gdzieś w jakimś Londynie w centrum handlowym. Tak nowoczesne. Wszystkie sklepy z całego świata, wszystkie restauracje, takie wiecie, najbardziej popularne. Dodatkowo, jak się jedzie tutaj przez dzielnicę, na której ja mieszkam, to jest willa za willą. Naprawdę, tutaj, tu w Islamabadzie żyją akurat podobno, że tu żyje elita. Czyli wiecie, jacyś właściciele dużych firm, politycy i tak dalej. Tu ludzie naprawdę mają dużo pieniędzy. Miasta wcześniejsze, które widziałem, takie jak Lahore albo Peshawar, no to wiadomo, to są stare miasta. Szczególnie jak ja chodziłem gdzieś tam po Old Town. Ale dla mnie Pakistan to właśnie tamte miasta są. Tam jest dużo lepiej dla mnie, bo tam przynajmniej było to, czego oczekiwałem. I to, co chciałem wam pokazać. Tutaj już jest tak nowocześnie i tu za bardzo nie ma nawet co pokazywać. Chociaż na dzisiejszy dzień, ale wy to zobaczycie jutro dopiero. Mam fajne plany, tylko musi przestać padać. Jak nie przestanie, niestety, plany się sypną. Jeszcze gorsze jest to, że jutro muszę stąd wyjeżdżać, ruszać swoją podróż w stronę granicy z Chinami. Karakorum Highway, piękna droga, jedna z niebezpieczniejszych tutaj, ponieważ prowadzi przez góry, ale widoki są takie, że już się nie mogę doczekać, aż wam pokażę. Kolejną złą rzeczą jest to, że prawdopodobnie vlogi nie będą na bieżąco tam, bo tam jest ciężko z internetem. Także jeśli zniknę na jakieś 2-3 dni, nie przejmujcie się, po prostu przez to, że nie mam internetu. Ale będę wszystko się starał robić, żeby były na bieżąco. Ale już wiem, że może być z tym ciężko, no ponieważ ludzie z mojego hostelu już mnie o tym ostrzegli, żebym się na to przygotował. Aha, i wracając do pęty. Czy się tutaj nie czuję niebezpiecznie? Nie, jeszcze ani raz mnie nie spotkała żadna zła sytuacja. Raczej same pozytywne. Ludzie są tu bardzo mili dla mnie. Zresztą, co wam mogę powiedzieć? No jak ktoś akurat ogląda ten odcinek jako pierwszy, to ten odcinek powinien być tak wycięty trochę z tej serii, bo tu jest trochę za muła. Wróćcie do ostatniego. A najlepiej oglądajcie od pierwszego. Bo wiem, że dużo osób nie ogląda wszystkich, zresztą to widać po wysiedleniach. A to jest cała przygoda po kolei, także od pierwszego trzeba po prostu powiedzieć, odcinki są krótsze, dlatego żeby każdy miał czas oglądać. Dobra, muszę coś wymyślać, tak szczerze mówiąc. Po pierwsze muszę iść do sklepu po śniadanie, a po drugie miałem jechać odebrać drona. Tylko, że jak tak leje, a ja na motorku, to jest słabo. Tak w ogóle chciałbym wam jeszcze powiedzieć, od razu wam zapowiedzieć. Miałem to zapowiadać jutro, ale to nie robi różnicy. W piątek, jeśli ktoś ogląda Dzień Dobry TVN, będę gościnnie tam występował. Nagrywaliśmy wczoraj materiał związany z moimi podróżami, związany właśnie z Pakistanem. Także serdecznie zapraszam. Myślę, że wyszło naprawdę fajnie, także fajnie będzie zobaczyć. Kolejne pytanie było, czy polecę do Afganistanu. Wiadomo, że nie. Ja nie jestem szalony, ja za bardzo kocham swoje życie, że tak ryzykować. Zresztą nikt by mnie tam nie wpuścił.
Wiele osób po prostu nie ma wiedzy na temat tego, co gdzie się dzieje, na jakich granicach. Ja nawet jak byłem ostatnio w mieście Peshawar, chciałem pojechać tylko pod granicę, zobaczyć jak to naprawdę wygląda, żeby wam pokazać. No po prostu, czy są jakieś obozowiska i tak dalej, bo wiadomo, dużo ludzi chce przekroczyć granicę. Nikt tam nigdzie nikogo nie dopuszcza, wszędzie stoi wojsko. Wcześniej granica między Pakistanem a Afganistanem była otwarta, że można było, wiecie, można było się przemieszczać. Teraz nie, teraz jak ktoś chce z Afganistanu przyjechać tutaj, musi mieć wizę. A wiadomo, że pewnie tych wiz nie dostają. Także nie, nie wybieram się, za bardzo kocham swoje życie. I taka jest prawda. Dlatego, wiecie, ja mam dopiero odwiedzone 75 krajów z 195. Ja naprawdę mam gdzie jechać. Mimo tego, że okej, do wielu niby teraz nie można, ale jeszcze są inne. Także spokojnie. Zresztą na ten rok prawdopodobnie planuję jeszcze tylko 3 kraje odwiedzić i później tylko treningi i przygotowanie do Fame MMA 13. No, już się nie mogę doczekać. Pytanie, które przewijało się setki razy. Gdzie są kobiety tutaj na ulicach? Że widać samych facetów. Są też, oczywiście jest bardzo mało. Na przykład w ostatnim mieście, w Peshawar, sprawdziłem statystyki i tam jest na przykład 54% mężczyzn, 46% kobiet. To nie jest tak, że tam są same faceci. Tutaj po prostu kobiety siedzą w domu, zajmują się rodziną. Tak jak pan opowiadał z ostatniego, tutaj nie jest tak, że ktoś ma jedno dziecko albo dwóch. Tu się ma na przykład 6, 8. To są takie liczby, że naprawdę. I tutaj kobieta nie zajmuje się pracą, nie zajmuje się takimi rzeczami. Ona zajmuje się domem, gotowaniem i opieką nad swoimi dziećmi. Tak to tutaj wygląda. I jeszcze dostawałem pytania na temat tego, czy jakaś samotna kobieta może tutaj przyjechać podróżować. Moim zdaniem lepiej, jeżeli przyjechałaby z jakimś facetem. Oczywiście mówiąc cały czas, że są małżeństwem, wtedy to zupełnie inaczej się patrzą już. Jeżeli jest małżeństwo, to jest coś świętego. Tutaj poznałem właśnie taką parę w hotelu, którzy podróżowali razem i ta dziewczyna miała bardzo dobre mniemanie tutaj na temat wszystkiego, co się dzieje. Oni byli małżeństwem i myślę, że spokojnie i bezpiecznie sobie podróżowali. Jeżeli by miała sama jakaś przyjechać, nie wiem, nie chcę mówić, bo wiecie, no, są sami faceci na ulicach. Jak może być taka kobieta odbierana? Moim zdaniem lepiej jakby przyjechała z kimś, czyli z facetem jakimś. Kolejna rzecz, jaką dostaję, to jest, że oni są dla mnie tacy mili, bo mają w tym interes. Nie, właśnie nie mają, bo tak naprawdę nigdzie, gdzie mnie gdzieś zapraszali na jakąś herbatkę albo coś, to nie wyglądało tak, że ja po prostu wiedziałem, że tam zostawię jakąś nie wiadomo pieniędzy, że mi coś wciskali i tak dalej. To było zupełnie inaczej. Oni zapraszali mnie dlatego, bo chcieli pogadać z kimś z zagranicy, chcieli po angielsku porozmawiać. Ludzie też tutaj zatrzymują i chcą rozmawiać po angielsku, bo chcą się po prostu, wiecie, jakby, no chcą rozmawiać, bo w większości przypadków nie mają takiej okazji. A wiecie, a dla nich, jak oni mnie zaczepią, pogadamy sobie, szczególnie jak na przykład zaproszą mnie gdzieś, posiedzimy godzinkę, porozmawiają. Dla nich to jest zawsze fajne. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo mało podróżników, mało turystów. Także wiecie, no dla nich to jest coś super. Chociaż tutaj w Islamabadzie, powiem wam szczerze, że nikt na mnie uwagi nie zwraca nawet. No bo to jest zupełnie inne miasto, wiecie, to jest stolica, tutaj przyjeżdża też wiele innych ludzi, też robić interesy. Ale jak byłem w tamtych miastach, to naprawdę nie widziałem nikogo z zagranicy. Także dla nich to było coś fajnego, że mogli mnie gdzieś zaprosić, że porozmawiać ze mną. W większości przypadków nawet proponowali mi, żeby coś zjeść i tak dalej. No wiadomo, często też odmawiałem, bo ja rozumiem, że to są ich interesy i po prostu płaciłem za to. Ale herbata zawsze miała być za darmo, co by się nie działo, to jest ich taka sprawa honoru, że oni muszą zaprosić na herbatkę, pogadać. I naprawdę fajnie. Wiecie, jakie to były nieraz historie, oni mi opowiadali, ile mają dzieci, ile cały, no naprawdę o całej rodzinie, o biznesach słyszałem, o wszystkim, co się dzieje. Naprawdę fajne, no tak, tak jakby, wiecie, lekkie zwierzenia. Ale to jest miło, to jest naprawdę miłe, że odbierali mnie jako człowieka, z którym mogą sobie porozmawiać na takie tematy. Może nieraz w niektórych przypadkach im brakowało właśnie, żeby sobie tak porozmawiać. Fajne to było, naprawdę było fajne. I ostatnia sprawa, nie będę przeciągał. Znalazłem tu jeszcze jedną różnicę między Pakistanem a Indiami. Tutaj ludzie są zdecydowanie dużo milsi. W Indiach uważam, że byli mili, bo właśnie mieli interes. Tutaj raczej jest na odwrót. Powiem wam, że im dłużej się tu siedzi, tym się widzi tam większą różnicę. Tylko najgorsze jest to, że na przykład ja tam byłem 2 lata temu w Indiach. Ja bym chciał na przykład stąd teraz pojechać tam i bym miał dokładny obraz tego, jak to wygląda i czy może się coś zmieniło w ciągu tego. Znaczy na pewno się zmieniło, oczywiście, że się zmieniło, ale
czy na lepsze, czy na gorsze. To mogło być coś ciekawego. Dobra, pamiętajcie, dzisiaj 19 live, że zapraszam wszystkich serdecznie, pogadamy, myślę, że może nawet 2 godziny. Zobaczymy, jak się będzie wszystko układało i jak będzie z internetem, bo czasem jest dobry, czasem nie. No, jak nie widzieliście poprzednich odcinków, zapraszam i pamiętajcie, wsparciem tego kanału, czyli zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka. Tim Pajak, pozdrawiam serdecznie, na razie. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu. Pozdrawiam, Piotr Pająk.